nasze płuca są bardzo podobne do balonu, ze względu na to, że wdmuchując balon, balon się rozpręża. My jak nabieramy oddechu, nasze płuca również się rozprężają. Jak wydmuchujemy powietrze, nasze płuca się obkurczają. Przy obturacyjnej chorobie płuc niestety ta kurczliwość tak zwanego balonu się zmniejsza. On się nie wypełnia do końca, ewentualnie się nie kurczy do końca. Dzisiaj zrobiliśmy sobie takie badanko, sprawdzające nas, nasze płuca i w sumie skorzystamy z takiego lotu, bo to jest też takie fajne wydarzenie. POHP jest dosyć łatwo wykryć, wystarczy wykonać spirometrię. Jest to pierwsze podstawowe badanie, które pozwala nam wykryć przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Dostałyśmy talon na balon, nawet dwa. Głównymi problemami osób z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc jest zadyszka, szybkie męczenie się, trudności w oddychaniu, trudność z nabraniem powietrza. Mamy wrażenie, że tego tlenu nie dociera do nas wcale. Głównym problemem jest brak świadomości społeczeństwa na temat POHP. Aż 75% pacjentów jest niezdiagnozowanych. Ja miałam 10 lat temu takie badanie, no i teraz powtórzyłam, więc myślę, że za jakiś czas znowu to zrobię. POHP jest czwartą najczęstszą przyczyną zgonów.